Witam Was serdecznie. Jak sami widzicie, pobudzenie służb jest ewidentne. To już jest trzecie głośne aresztowanie w ciągu kilku ostatnich dni. W piątek miałem takie podejrzenia, mówiłem Wam to przy okazji aresztowania Jacka Mindlara, że to może nie być ostatnie takie spektakularne aresztowanie. Spektakularne, chodziło mi bardziej tutaj o wymiar medialny. Ale że pana Binia Stonogę aresztują, to ja się żem nie spodziewał. Jakie są zarzuty? Otóż okazuje się, że pan Zbigniew Stonoga według tych zarzutów miał prać brudne pieniądze oraz prowadzenie nielegalnych gier losowych, czyli no to by były moim zdaniem właśnie losowania tych samochodów. To jest temat rzeka. Można powiedzieć, że pan Zbigniew Stonoga słynął już od dłuższego czasu właśnie takim formatem, że bardzo drogi samochód był losowany wśród osób, które dawały różne wpłaty na jego fundację. Ja pamiętam, kiedyś było jakieś Ferrari i wiele, wiele luksusowych samochodów. Ja tutaj też nie chcę krakać, ale osoby, które brały udział w tych loteriach, również mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Ja tutaj Wam podlinkuję jakiś portal prawniczy. Bardzo prawdopodobne, że jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to pan Zbigniew Stonoga po powrocie z ewentualnej odsiadki no już może nie zdobyć takiego zaufania ludzi, jakie to było dotychczas. Oczywiście on tam może różnych predatorów, którzy na dzieci polują, jak najbardziej będzie miał poklask, ale no jeżeli chodzi tutaj o tą jego fundację, według tych zarzutów z 953 tysięcy, jakie zostały wpłacone, 927 tysięcy zostało wytransferowane, czyli zostało około 26 tysięcy, które zostały rozdane ludziom. Obserwując pana no, profile, całą działalność pana Zbigniewa Stonogi, tam widzimy, że co chwilę były osoby, którym niósł pomoc. Jeździł, były zdjęcia, były filmy, te osoby dziękowały. No i teraz pytanie, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, czy te osoby zostały oszukane, czy może to były słupy? I ja myślę, że no, te osoby, którym niósł pomoc, albo doniósł, czy jej nie doniósł, no to będą przesłuchiwane, jak to tam było. W końcu pan Zbigniew Stonoga pokazywał wpłaty, zrzuty z ekranu i tutaj tego typu dokumentami się uwiarygadniał. Ludzie dziękowali, że wpłaty zostały dokonane, a tutaj wychodzi na to, że pieniądze były transferowane na jakąś spółkę. Spółkę, warszawska spółka, najprawdopodobniej prowadził ją słup, a według śledczych miał nad nią jakąś tutaj sprawstwo pan Zbigniew Stonoga i potem pieniądze przez tamtą spółkę były transferowane no, prawdopodobnie do innych słupów, no i tam w jakiś sposób odbierał. Panu Zbigniewowi miały pomagać jeszcze dwie osoby, Edward Szy i Kamil C. Kamil C mi dużo mówi. Była taka osoba w pobliżu pana Stonogi. Gdzieś wcześniej był w służbach mundurowych. Oczywiście nie wiem, czy to jest dokładnie ten Kamil C. Sprawdzałem na Facebooku, od kilku dni milczy, więc bardzo ciekawe. Przejdźmy może do tych licytacji samochodów, ponieważ to jest najciekawsze. Otóż wyglądało to tak, że pan Zbigniew dawał na licytację bardzo luksusowy samochód. To były BMW czwóreczki, cabrio, na przykład wersje bogate, czy tam M, czy jakieś tam inne luksusowe. Był Mercedes S-klasa, jakieś tam Dodge Chargery, to wiadomo, że do tego to jest mało. BMW tam czwórki, piątki, Mercedesy, kiedyś było Ferrari. Pamiętam, że te pierwsze licytacje, no to powiedzmy to jeszcze jakoś wyglądało, że tam był jakiś prawnik, i to było właśnie czy w fundacji, czy w tej kancelarii prawniczej i tam ktoś tam był i rzeczywiście czuwał nad tym, powiedzmy. A potem jakieś losowania widziałem, no to pan Biniu tam normalnie sobie jakieś ciągnął na live karteczki, no i wydawało mi się, że to środka musi być, że wiecie, no to są już samochody, które według pana Binia były warte 200-300 tysięcy. No i on tak sobie sam losuje. Tak powiedzmy, że miałem takie obiekcje, że to jednak w ten sposób nie powinno się objawiać, no ale cały czas ufałem, że pan Biniu wie co robi i no rzeczywiście tak tutaj w tym wypadku może być. Schemat takiego konkursu wygląda następująco. One się różniły między sobą, to wszystko ewoluowało.
No ale powiedzmy, że ja czytałem o czymś takim, że była na przykład cegiełka za 100 zł albo 200 zł i można było na przykład wygrać jakieś luksusowe BMW, albo były cegiełki na przykład za 50 zł i można było wygrać tam najnowszego iPhone'a. I to było tak, że ludzie wpłacali pieniądze z tytułem statutowa darowizna tam na statut fundacji i wśród osób, które te wpłaty wykonały, no to pan Zbigniew losował właśnie czy samochód, czy jakiś tam luksusowy gadżet. I pan Zbigniew, to też mi się troszkę tak nie podobało, w sensie budziło moje zdziwienie, czy to tak rzeczywiście może być, jeżeli zbyt mało osób wpłaciło te pieniądze, to pan Zbigniew samochodu nie losował, tylko oddawał pieniądze i potem pokazywał, że te pieniądze ludziom oddaje, a jeżeli jakaś pula została przekroczona, to wtedy pan Zbigniew taki samochód losował. Przejdźmy może teraz do kilku losowych wpisów z portali, o których mówiłem. Tak jak mówię, dopóki się panu Zbigniewowi tego nie udowodni, to jest niewinny, ja twierdzę, że jest dobrym człowiekiem, to sobie tak po prostu w ramach ciekawostki tak sobie po prostu poczytamy. Mając na uwadze, że tak mówię, pan Zbigniew jest krystalicznie czystą osobą. Coś takiego jak... Aha, oczywiście, tu będziecie mieć numer linku, sobie kliknijcie. Ja tutaj nie będę umieszczał żadnych zrzutów z ekranu. Przelew dla Zosi. Nie wiem, kim jest Zosia, pewnie jakaś dziewczynka. I tutaj osoba zarzuca, że no, jest to podrobione w programie graficznym. I mówi, że jak jest do góry ramka obok napisu wybierz rachunek, to tamta obwódka nie jest do końca zrobiona. No i rzeczywiście, wygląda to jakby było coś tam przeklejone, chyba że to jest taki design. Ja akurat nie mam konta w tym banku, ale może po prostu taką fajną rameczkę, która nie jest kompletna w środku, zrobiono i to nawet bardzo fajnie wygląda. Co jeszcze? Tutaj jakaś pani twierdzi, że Mercedes z licytacji jest z niemieckiej wypożyczalni samochodów. Ona to porównała z rozpiską numerów, no i wyszło jej, że to jest samochód z wypożyczalni. Następny wpis. Znaleziono ogłoszenie z wygranym Mercedesem. To jest S-klasa. Ktoś już miał go według tutaj tej osoby, bo ja nie sprawdzam wszystkiego po datach, ale że już był nowy właściciel, pan Zbigniew mu tam wręczył kluczyki, a znaleziono ten samochód, no i sprzedaje go całkiem inna osoba gdzieś tam na jakimś Otomoto czy gdzieś. Następny wpis, tutaj jest BMW z aukcji i rejestracje były i tutaj ktoś znalazł, że BMW z taką rejestracją jest na stronie z wypożyczalni aut i tam do wszystkiego linkuje. No to takie tutaj kilka, żeby sobie zobaczyć, jaki to jest klimat. Jakby to nie było, ja powiem tak, mi pan Zbigniew Stanoga, pomijając, że to nie jest osoba krystaliczna, ale on mi zaimponował rozmachem. No bo tutaj to może być dyskusyjne, prawda? Jeżeli wierzyć tym doniesieniom tutaj tych ludzi z tych portali, czy zarzutom prokuratorskim, ale zobaczcie, ile on zrobił różnych produktów. Słyszeliście o czymś takim jak Karakan Mobile? Facet sprzedawał startówki, które były już zarejestrowane. Piękna sprawa, nie wiem, za 5 dych czy za ile, to sobie sprawdźcie. Grę planszową, a la Monopoly. Ale sam pomysł, tak? Ze Stonogą i płaci się Stonogami, tam pan Stonoga jako rycerz. Na pewno to się sprzedawało. Zrobił płytę chyba, nagrał teraz. Potem chyba jakaś książka, ewentualnie to była książeczka do tej płyty. Jako tam, jakby przewidział, był tam w jakimś więziennym, pasiastym kombinezonie z wielką kulą u nogi. Jakieś pozłacane małe stonogi miłości. Niby 300 zł kosztował materiał, no ale pan Zbigniew tutaj za 2000 sprzedawał, mówiąc, tak? Nie zatajając, tak? Że tutaj też chodzi, prawda, o kształt i od kogo, no i na jaki cel, nie? Przyznawam się, że zastanawiałem się już wcześniej, no jakoś krótko po tym, kiedy wyszedł z aresztu pan Zbigniew Stonoga i no zaczął się taki... Wiele różnych informacji, kontrowersje. Z jednej strony łapał drapieżników, z drugiej strony no, jeździ po tych ludziach, prawda? Pomoc tutaj co chwilę, że gdzieś jadę, tu jest interwencja, tutaj już jest.
rozmawia, wypytuje się, i z drugiej strony, no, te pojazdy jednak w stosunku do aparatczyków pisowskich, prawda? Szczególnie na Ziobrę. On tam gdzieś był, jakieś prokuratorki skrzyczał, gdzieś tam w jakimś tam pokoju sobie siedziały, gdzieś tam był pod więzieniem, co chwilę odgrażał się, że to jest świeże wideo, ja wam tutaj podlinkuję, gdzie złapał, zapomniałem jak się nazywa, ten były marszałek, ten co tam samolotami latał, ten co tam miał być, wiecie, na braci Rysicz, gdzieś sfilmowany, co oczywiście zapewne nie jest prawdą, na lotnisku go złapał no, tam sobie sami przesłuchajcie, jaki tam, co miał przekazać Zbigniewowi Ziobrze. Jestem bardzo ciekawy, jak tutaj te akcje właśnie z pogróżkami i lżeniem polityków PiS-u wpłynęły na to aresztowanie. Z 2 miesiące temu pan Zbigniew dostał zawiadomienie do prokuratury, że obraził pana Andrzeja. To jest jakaś stara sprawa sprzed roku czy sprzed dwóch. No ale wiadomo, no, jeżeli chodzi o prezydenta, no to on tam ma tam te zapisy, że nie można tam za bardzo mu dokuczać. Nie wiadomo, jak było z tymi politykami. Ja tam myślę, że dużo ludzi w rządzie ma to po prostu głęboko w poważaniu, co tam się o nich mówi i robią swoje. Zastanawiałem się nad tym, w co gra Zbigniew Stonoga. Właśnie wtedy, parę tygodni, może nawet paręnaście dni po wyjściu, kiedy było, właśnie, bo ten wątek zgubiłem, po wyjściu. Ja myślałem na samym początku, że to chodzi o to, że no, pan Zbigniew nie wyszedł z więzienia, pan Zbigniew wyszedł z aresztu ze względu na zły stan zdrowia, tak, tutaj też mamy informację, że jechał do szpitala, no i ten proces będzie trwał. Nie wiem, jakie są dowody, no ale z tego, co mówi osoba poszkodowana i w ogóle, no to bardzo prawdopodobne, że pan Zbigniew Stonoga jednak do więzienia pójdzie. No i pomyślałem sobie, że chciałby to ubrać bardziej w szatki polityczne, że jeżeli przyjdzie ten czas i pan Stonoga dokona tego, co zrobił, mamy tutaj próbkę paromiesięczną, no to wielu ludzi będzie to właśnie wiązało z tym, nie z Wiamotem, tylko właśnie tutaj z jego całą działalnością. Potem, kiedy zacząłem obserwować, no już na troszkę dłuższym okresie czasu i widziałem, że on się bardzo tutaj udziela i bardzo promuje tą fundację. W ogóle się zdziwiłem, no bo wiecie, inaczej zdziwiłem się też. Po pierwsze, drogie samochody, i to znaczy, że rzeczywiście facet bierze to na poważnie, tak? Że jeżeli inwestuje i obraca takimi pieniędzmi, no to on traktuje tą fundację na poważnie. I pomyślałem sobie, że facet gra na czas. Nie gra na czas. Czuje presję czasu i chciałby tak rozbujać tą fundację, no że jakby po prostu poszedł siedzieć, by go skazali, no to ta fundacja jeszcze przez ten okres czasu, no bo nie czarujmy się, jaki tam, ile by milionów tam nie było, bo tam chyba 20 milionów mu zarzucają, no to on posiedzi pewnie, ewentualnie, tak, rok, dwa. No, ale wiecie, że takie są rzeczy, że miał buchnąć 900 koła, że te osoby albo zostały oszukane w świetle tych oskarżeń, albo po prostu były słupami, no to ja się, żebym nie spodziewał. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Jeżeli macie chwilkę czasu, rozejrzyjcie się proszę po playliście, ewentualnie wejdźcie na mojego Twittera. SypTV zaczął znowu działać, ale tak jak mówię, filmy nie będą przez parę dni dodawane. Tam brakuje bazy danych najnowszej i tam w sumie to nie można tych filmów dodawać. No ale wiecie, nie? To tam jest po prostu po przenosinach coś tam się nie do końca pykło i to wszystko za parę dni pewnie odżyje. Osobom, które dotrwały do tego momentu, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał i to nawet nie chodzi tylko o pieniądze, ale to, że jesteście, to, że oglądacie i to, że waszą aktywnością rzeczywiście pokazujecie, że lubicie to oglądać po prostu i serce rośnie. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.